O, cześć, cześć Magda, kolejne opowiadanie dziś. No, jak obiecałam, tak mam. Czyli długo ci nie zajmowało No to. nie. Jak już wiedziałam, o czym chcę napisać, to nie. No to w takim razie słuchamy. No, dzisiejsze opowiadanie to ma tytuł Tajemniczy las. Pewnego razu pewien ogrodnik chciał stworzyć las, ale nie taki zwykły las, tylko jego las był tajemniczy i nie do odkrycia. Jak pomyślał, tak zrobił. Posadził drzewka, które z czasem urosły do gigantycznych rozmiarów i zaczęły same chodzić. Choć ludzie nie wiedzieli, skąd ów drzewa umiały chodzić, a sekret ich chodzenia owiany był tajemnicą, której nikt nie zdołał odkryć. Po paru dniach odważny naukowiec postanowił odkryć ich sekret i będzie pierwszym człowiekiem, który tego dokona i stanie się sławnym w całym kraju. Kupił wszystkie książki o drzewach i zaczął dniami i nocami studiować, by odkryć sekret drzew. Minęło wiele dni i nocy, aż w końcu mądry człowiek doszedł do wniosku, że ów drzewa chodzą dzięki tej specjalnej miksturze, którą trzeba dobrze przyrządzić, by zaczęła działać. Mikstura na chodzenie drzew, czyli tyle wody, kilka płatków róży, jak i kolców, parę garści trawy i liści, kilka zgniłych jabłek. Wszystkie składniki zagotować na małym ogniu i przez godzinę, po czym odstawić i zostawić do wystygnięcia i podlewać drzewa. Uczony przyrządził miksturę i podlał jedno z drzew, które wyszło z ziemi i zaczęło chodzić. Mężczyzna był z siebie dumny, że mikstura działa. Postanowił wydać książkę o miksturach. Jak pomyślał, tak zrobił. Opublikował swoją pierwszą książkę i dzięki temu stał się sławny, sławny. Książka rozchodziła się jak ciepłe bułeczki, a ów człowiek wystąpił w telewizji, bo wszyscy byli ciekawi jego dokonania. Pewna dziennikarka przeprowadziła z nim wywiad na temat tej mikstury. Choć mężczyzna nie chciał się chwalić, gdyż był osobą z natury skrytą, udzielił wywiadu tylko z grzeczności, bo nie był skory do przechwałek, bo bał się, że jeszcze przez sławę dostanie głupawki. Nie minął rok, a drzewa dzięki miksturze stały się oszalałe, jakby najadły się szaleju. Nikt nie przypuszczał, że atak szału tych drzew powodowało działanie ubocznej mikstury, którą naukowiec wynalazł. Książę o drzewach, ale nie chciałby przez jego miksturę komu stała się krzywda. Drzewa zaczęły niszczyć wszystko, co dostawało im na drodze. Ludzie uciekali, bojąc się stratowania przez te drzewa. Drzewa miały duży gniew na ludzi, więc uczony poszedł do starego drzewa i rzekł: Stare drzewo, powiedz, czemu jesteście źli na ludzi i niszczycie ich domy? Stare drzewo odrzekło: Niszczymy ich domy, tak jak oni wypalają w lasach trawy, przy tym nas uszkadzają. Mądry człowiek po wysłuchaniu starego drzewa się odezwał: Powiedzcie ludziom, by nie wypalali traw w lasach, bo przez to wy cierpicie. Stare drzewo odrzekło: Ludzie nas wcale nie słuchają. Myślicie? Chwilę pomyślał i rzekł: Może pójdziecie z ludźmi na kompromis. Stare drzewo zaczęło się śmiać. Myślisz, że to coś da? Już próbowaliśmy, nic to nie dało. Naukowiec się odezwał: Może ja spróbuję was pogodzić. Stare drzewo się odezwało: Jak ty możesz nas pogodzić? Pogodzić drzewa z ludźmi. Naukowiec chwilę pomyślał i rzekł: Przekonam ludzi, gdy wypalają trawę, na tym cierpicie. Stare drzewo było tego ciekawe, jak naukowcowi uda się przekonać ludzi. Naukowiec myślał, jak to zrobić, jak przekonać ludzi. Myślał i myślał, aż w końcu zaświtał mu pomysł, jak
dać ludziom do zrozumienia, że to, co robią, niszczy lasy i drzewa. Stare drzewo nic nie odpowiedziało, tylko czekało na to, jak naukowiec przekona ludzi, by zostawili las i drzewa w spokoju. Choć wiedział, że ludzie go nie posłuchają i dalej będą robić swoje, mądry człowiek był uparty i za wszelką cenę chciał pogodzić ludzi i drzewa. Musiał dać ludziom do zrozumienia, że to, co robią, jest złe i szkodliwe dla lasów i drzew. Trwało to długo, aż w końcu naukowiec dopiął swego i pogodził ludzi i drzewa. Ludzie zrozumieli, że gdy rozpalają ognisko, cierpi na tym las i drzewa. Tak, dlatego no to koniec. Dziękuję. Tylko powiem ci szczerze, Madzia, jeżeli będziesz następne czytać opowiadanie, to musisz być nie tak prędko czytać, bo ty się tym denerwujesz, że czegoś coś pominiesz, ale ty musisz spokojnie. Wiem. Spokojnie. Tutaj nie gryziemy. Spokojnie musisz to robić, żeby ja się bałem, że w pewnym momencie nie złapiesz powietrza. Ja też wydechu czasami czytałaś. Ale ładny bardzo opowiadanie. Dzięki. Bardzo ładne. Jednak te fantastyczne rzeczy czytasz takie. No. Bo to od razu, że tak powiem, słychać i widać, że ty się tym inspirujesz. No bo lubię akurat. Widać i słychać, że lubisz. No, też lubię właśnie te kryminały, ale już nie chciałam już takiego opowiadania spisać, żeby tych ludzi jakby nie przerazić, bo już mówię, to wolę takie, żeby to było trochę tajemnicze, trochę śmiechu, takie. No, rozumiem. No fajnie, tylko mówię, następnym razem. No wiem. Łap oddech. Wtedy będzie się łatwiej czytać, będziesz bardziej, że tak powiem, niezestresowana. Nie no, stres to ja już, u mnie stres to poszedł już dawno i nieprawda. Jak pamiętam tą pierwszą naszą audycję, to był stresik, a teraz to luzik, jak to mówią. No to fajnie. To już jesień, no, coraz. Już coraz zimniej na tym dworze. Ja się śmiałam, że jak już takie pogody, to nic, tylko się opatulić w kocyk, kakałko, książka jakaś fajna albo jakiś fajny film. Albo muzyka też. No, też. Dzisiaj ten będziemy też nadawać od godziny 19. No i jedno, co miałam przygotowane na audycję, a kolejne tworzę. To super. No. Tylko się cieszyć. No, będzie co nagrywać. Będzie co nagrywać i prezentować. A też nie chcę tak zawodzić, no. Jak już tak nagrywam te opowiadania, żeby ludzie też nie myśleli, że jak jest jedno tylko opowiadanie, a później to będzie chyba, trzeba będzie długo czekać. Tylko że u mnie długo się nie czeka. Spokojnie to było na wojnie, jak to mówili. No akurat spokojnie na wojnie nie jest, muszę ci powiedzieć tutaj. No. No teraz to prawie ta
ten, ta woda najgorsza. No teraz u nas to tak, tak. Ale mówię, no to jest tylko matka natura, no z tym to się nie wygra. Mam nadzieję, że jakoś jednak częściowo będą zapobiegać. No, już może teraz, będzie, no. Już teraz dzięki tym zbiornikom no. dodatkowym, przecież ile uratowało Wrocławia teraz. No. No ale nie wolno przewidzieć pogoda. Pogoda jest jak kobieta, zmienna jest. No to tak, masz rację akurat z tą pogodą. Jak raz jest słońce, raz deszcz. Raz jest grzmoty. Tak. Kochanie, jeszcze nagrywam. Jeszcze słychać, kochanie. Humorek dopisuje, słychać. Tak, tak. Dobrze, słuchaj. To już się pożegnamy ze słuchaczami. Życzymy dobrego odsłuchu i odbioru. No. Liczymy też na komentarze. O, właśnie miałam to powiedzieć. Chciałam to właśnie powiedzieć, ale widać, że mnie dobrze zna. Aż. Wiedziałeś, o co mi chodziło. Liczymy na komentarze, bo żeby nam wypozycjonować trochę kanał, ponieważ chciałbym też przynajmniej kilka razy w miesiącu robić. No. A też właśnie, a jak ktoś będzie miał nawet jakiś fajny tytuł, to mi może właśnie w komentarzu podrzucić, to też nie, to też by miło było. Mieć jakieś pomysły na... Ja planuję po prostu, że będzie audycja taka mówiona od godziny 13 do godziny 15. Będę sobie będę przygotowywał tematy i będę o tych tematach mówił. No, też fajnie. Od 13 do 15. Nie wiem, jak to rozwiązać z muzyką. Jest pewne rozwiązanie, ale... Da się do zrobienia. Do zrobienia jest pewne rozwiązanie. Może nie będą to takie znane utwory, ale są takie serwisy, które umożliwiają nadawanie na YouTube, więc być może to też... No. No i teraz regularnie już są audycje też na serwerze też. No, moje audycje też będą. To akurat jest. To u mnie będzie na 100%. Zawsze jakieś opowiadanie stworzę, nagramy coś. O to się nic nie musisz, nie trzeba martwić. No to super. To dziękujemy słuchaczom i zapraszamy na kolejne opowiadania Magdy. Które tak będą, tylko trzeba poczekać, aż się napisze. No.